Taradadam, tadam, wybiła 22, siemano, witam was w Jamie Niemula. Siemano, ostatnio męczyliśmy trochę tematy desek, a teraz wracamy sobie do motocykli, czyli mojej drugiej ulubionej dyscypliny i porozmawiamy trochę o motorach terenowych. Przy Red Bull Megawatt 111 rozmawialiśmy o Hard Enduro, tym razem też Enduro, ale troszeczkę inna forma, konkretnie Super Enduro. Co to w ogóle jest? Jak sama nazwa wskazuje, jeździmy tutaj na motorach Enduro, czyli krosówki z lampami z przodu, oczywiście z tyłu, gotowe do rejestracji, motocykle przystosowane do jazdy po zwykłych drogach. A jakbym mógł porównać sobie właśnie wyścigi Super Enduro czy Hard Enduro do na przykład biegów, to Hard Enduro jest to bieg przełajowy na długim dystansie, a Super Enduro sprint w naprawdę trudnym terenie. Dobrze to powiedziałem, co? Wyścigi Super Enduro są stosunkowo krótkie i mocno zasiane przeszkodami. Oczywiście przeszkody tutaj to są wielkie głazy, skały, balec z drzewa, oczywiście jakieś różne dziwne rury, podjazdy, ostre zakręty i zmienna powierzchnia. Także wszystko na małym obszarze, dużo przeszkód, dużo zakrętów, naprawdę mega zajawka. Tutaj nie ma czasu na to, żeby uciec od reszty stawki, także cały czas walka jest bark w bark z przeciwnikami. Tory są na tyle krótkie, że można je zmieścić na halach sportowych czy różnych arenach, dlatego jest to mega widowiskowy sport. Na wszystko naprawdę możemy patrzeć w trybun po prostu hali sportowej, a wszystko to dzieje się na niewielkim obszarze, co sprawia, że naprawdę ten sport jest dynamiczny i mega dobrze się go ogląda. Jako że tory do takich właśnie zawodów Super Enduro są budowane zazwyczaj kilka dni przed zawodami i kilka dni po zawodach są demontowane, zawodnicy nie mogą się przyzwyczaić, nie mogą poznać toru na pamięć i jechać, że tak powiem, właśnie z pamięci. Tylko za każdym razem, na każdym evencie tor jest zupełnie inny i zawodnicy poznają go dopiero dzień przed zawodami. W Super Enduro organizowane są oczywiście Mistrzostwa Świata, które są serią zawodów organizowanych głównie w Europie. Pierwszy raz zostały zorganizowane na przełomie 2007 i 2008 roku, wtedy jeszcze pod nazwą FIM Indoor Enduro World Cup. W sezonie 2011-12 nazwę zmieniono na obecną już teraz nazwę, czyli Mistrzostwa Świata FIM Super Enduro. Od tego też sezonu Polska gościła już prawie co roku najlepszych zawodników enduro na świecie. I tak zawody odbywały się 3 razy w Łodzi, raz w Gdańsku i rok temu w Krakowie, gdzie zawodnikom bardzo się podobało, dlatego w tym roku pierwsza impreza serii Mistrzostw Świata trafia znowu do Krakowa. Dlatego już jutro, a jak to oglądacie, wczoraj byliśmy w Krakowie na inauguracyjnej imprezie otwierającej tegoroczne Mistrzostwa Świata, oczywiście w Krakowie na Tauron Arenie. Ciekawostką jest to, że Tadi Błażusiak wygrywał 6-krotnie Mistrzostwa Świata w Super Enduro od sezonu 2009-10 do sezonu 2014-15. Kolejną ciekawostką jest to, że rok temu w Krakowie Tadi wystąpił tylko właśnie na inauguracyjnej imprezie w Polsce i zakończył wtedy właśnie swoją karierę zawodową, jeśli chodzi o enduro. A kolejną ciekawostką jest to, że długo nie wytrzymał, bo już w tym roku, właśnie wczoraj, jutro, a jak to oglądacie, to wczoraj, Tadi wrócił do kariery Super Enduro, ogólnie do Enduro, podpisał ponownie kontrakt, jak dobrze wiadomo, dalej z KTM-em i startuje właśnie w serii Mistrzostw Świata Super Enduro. Mamy nadzieję, że wygrają po raz 7. Ta impreza to największa tego typu impreza w Polsce, dlatego też odbywa się na krakowskiej Tauron Arenie, która jest najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce i może pomieścić ponad 20 tysięcy kibiców. Jak dobrze wiecie, Tadi Błażusiak to nasz ultra niemód, z którym udało nam się porozmawiać już podczas tegorocznego Megawatu, ale oprócz Tadiego będzie na tej imprezie jeszcze naszych dwóch ultra niemuli: Oskar Kaczmarczyk, czyli najszybszy Polak na Megawacie i jednocześnie mistrz Polski Super Enduro i oczywiście patron honorowy całej tej imprezy Rafał Sonik, czyli zwycięzca rajdu Dakar z 2015 roku. Ogólnie Mistrzostwa Świata Super Enduro, które zaczynają się u nas w Polsce, to wydarzenie, którego fan sportów ekstremalnych nie powinien w żadnym wypadku przegapić. Także jeżeli nie byliście w tym roku, to już klepcie sobie termin na przyszły rok, najprawdopodobniej w grudniu, inauguracyjna impreza znowu wróci do Polski. A tymczasem przejdźmy sobie do przeszukania ultra niemula, a może w ogóle nie przechodźmy, bo rozmawiamy dzisiaj o imprezie, a nie o człowieku, także nie ma komu dać ultra niemula, ponieważ 3 ludzi, którzy tam będą, już od nas dostali to miano, także dzisiaj ultra niemul tak jakby symbolicznie leci w ręce organizatorów
seniorów Mistrzostw Świata w Super Enduro. Ale przygotowałem dla Was smaczek Niemula, a w smaczku możecie zobaczyć sobie, do czego tak naprawdę został stworzony motocykl Enduro. Jakie jest jego pierwotne zastosowanie. Lecimy! No właśnie, to był filmik, który promuje nam nową Husqvarnę, a konkretnie nowy motocykl Enduro od Husqvarny. A teraz przejdźmy sobie do Breaking News. Aż 2 lata minęło, żeby rekord Guinnessa został uznany. Rekord Guinnessa w największej ilości osób wchodzących do wody zimą w różnych lokalizacjach, czyli tak zwanych morsów. Rekord został pobity oczywiście w Polsce, a do wody naraz weszło 3717 osób w 42 różnych lokalizacjach. Polscy kitesurferzy Tusia Skrzypek i Daniel Witkowski podbijają Brazylię. Wyjechali do Brazylii pracować tam jako instruktorzy kitesurfingu, ale po 1,5 miesiąca im się to delikatnie, plan im się zmienił i postanowili, że przepłyną ponad 400 km na swoich deskach wzdłuż wybrzeża Brazylii. Wszystko to śledzili miejscowi ludzie, ale nie tylko. Zdobyli wielu fanów, zresztą zobaczcie, jak sobie pływają po Brazylii nasi Polacy. Pozdro. Już za tydzień, 16 grudnia, w Puławach odbędzie się 3. gala MMA MCF Hexagon. Będzie to największa gala MMA dotychczas w Puławach, a poprowadzi ją jedyny, niepowtarzalny i wyjątkowy Filip Suseł, czyli ja. Dlatego zapraszam Was 16 grudnia do Puław. Wszystko odbędzie się na hali sportowej Mosir. Bilety są dostępne już od 50 zł, a wszystkie szczegóły możecie sprawdzić na www.ligamcf.pl. Pozdro! 3. gala MMA w Puławach, organizowana przez rodzimą federację MCF. Już 16 grudnia na hali sportowej Mosir. Galę poprowadzi Filip Suseł z Niemu Extreme Team. Bilety już od 50 zł dostępne na bilety.ligamcf.pl oraz u wybranych partnerów.
MCF 3 Hexagon. Tematy na dzisiejszy odcinek mi się już wyczerpały. Mam nadzieję, że 16 grudnia zobaczymy się w Puławach na hali sportowej. A tymczasem przypominam Wam o tym, żebyście zostawili po sobie jakiś znaczek. Łapka w górę, łapka w dół, komentarz. Klikajcie subskrypcję, piszcie, co Was nurtuje, jakie byście chcieli usłyszeć tematy jeszcze tej zimy. A tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się za tydzień w kolejnej Jamie Niemula. Pozdro! Trzeci raz powiedziałem pozdro. Siemano! Elo! Piona! Yo, yo, yo!